Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was prezentację ciekawego rodzaju włóczki. To jest włóczka z firmy Maiboshi i właśnie wygląda w taki dosyć ciekawy sposób. Jest bardzo, bardzo miękka i przytulasta i do tego ma ładny różowy kolor. I jest napisane, że jest przeznaczona do szydełkowania albo robienia dużych ubrań bądź zwierzaczków. I tutaj są na obrazku zwierzaczki. Ja raczej zajmuję się czapkami, szalikami, ewentualnie swetrami. Ze zwierzaczkami nie miałam za wiele do czynienia i zobaczymy, czy właśnie taki prosty wzór się sprawdzi na tej włóczce. Ja tutaj mam szóstkę, tu jest napisane, że od 6 do 7. Tu są inne instrukcje podane i mamy 100 gramów na 100 metrów, 100% poliestru. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak ta włóczka się będzie zachowywać. Jak widzicie, ona jest raczej gruba. Teraz szukam samego początku i wymyśliłam sobie, że zrobimy wzorek z półsłupków, a na początku parę oczek łańcuszkowych. Taka ładna, gruba, świecąca, bardzo, bardzo miękka włóczka. I dodatkowo śliska. Moje szydełko aż się prześlizguje przez te oczka. I teraz robimy pierwszy półsłupek. Tak wygląda półsłupek. Nabieramy, wbijamy się w oczko, 3 na szydełku i przez 3. I tego wzorku aż tak dobrze tutaj nie widać. Kolejne oczko sobie tutaj wybieram, nabieram i przez 3. 2 na szydełku, potem nabieram i mam 3 na szydełku i przez 3. I mam wrażenie, że jest to, ten wzorek jest ciut zbyt zbity. Może zrobię cały rządek, to zobaczymy. Może po prostu mam za cienkie szydełko. Myślę, że grubszym szydełkiem dałoby się zrobić luźniejszy wzorek i dzięki temu byłby bardziej wyraźny. Chwilowo mój wzorek wygląda jak dosyć chaotyczna masa. I to jest mój pierwszy rządek. Wygląda tak sobie. Spróbujemy zrobić drugi rządek. 2 oczka łańcuszkowe i znowu półsłupki. Nabieram na szydełko. I szczerze mówiąc, nie jestem zachwycona z tego, jak to idzie. Wydaje mi się, że mam jednak za małe, za wąskie szydełko. Grubszym szydełkiem poszłoby pewnie nieco lepiej. Może zrobimy tak, że ja to wszystko spróję i zacznę od nowa. No i przyniosłam sobie 9. Niestety nie mogłam znaleźć 8. 9 jest dużo większa. Zobaczymy, czy może jednak właśnie takim większym szydełkiem pójdzie lepiej. I mam wrażenie, że moje półsłupki są nieco wyraźniejsze. Spróbuję zrobić cały rządek i ocenić. Tak wygląda pierwszy rządek. Wydaje mi się, że jest ciut lepiej niż
właśnie na mniejszym szydełku. Ale czy jestem fanką takiego grubego wzorku, to jeszcze nie wiem. Może jakiś inny wzorek, niekoniecznie półsłupki. Tak to wygląda, jak widzicie. Myślę, że jakbyśmy chcieli robić przytulaste zwierzątka na tym, z tej włóczki, to trzeba było jednak wziąć mniejsze szydełko i jakiś może inny wzorek. Chyba mnie bardziej przekonują kolorowe włóczki, nieco cieńsze, takie do robienia szalików. To jest bardzo ciekawy kolor, bardzo sympatyczna i przyjemna włóczka, ale ten wzorek jest taki ciut niewyraźny moim zdaniem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!